Siemanko nerdowie, siemanko widzowie, z tej strony Błażej, kanał Nerd TV 4K i zapraszam was na pierwszy poradników z Cities Skylines 2. Będziemy sobie mówić o tym, jak w ogóle w tej grze zacząć zarabiać, bo są z tym poważne problemy. I jak się okazuje, da się zarabiać i to ja wam pokażę na przykładzie tego, że będziemy robić tylko strefy te zwykłe, które są potrzebne. Natomiast problemem tego, że na początku nie zarabiamy w Citiesach, jest to, że my nie mamy po prostu tutaj dostępu do tego panelu budżetu. Oczywiście można sobie włączyć opcję odblokuj wszystko i to będzie wtedy dostępne od razu, jak również wszystkie inne tu budynki czy transporty publiczne. Natomiast należy pamiętać o tym, że wtedy nie mamy dostępu, nie możemy robić osiągnięć, tak? Jeżeli gramy na opcji odblokuj wszystko. No jak widzicie, ta gra sobie po prostu lagi nadal potrafi łapać. Ponoć był patch, nie wiem czy on cokolwiek zmienił. Więc tak, zaczniemy sobie od budowy drogi w głąb miasta. I tak, droga, spauzujmy sobie, najpierw wiadomo, prąd i woda powinno może powstać w mieście, nie? Tak by się przydało. Więc sobie tutaj damy gdzieś pompę wody. Po drugiej stronie gdzieś rzeki damy tutaj. Odpływ ścieków, działa to tak samo jak w Citiesach 1, po prostu odpływ ścieków stawiamy z dala od pompy wody, żeby nie ciągnęła nam brudnej wody do obiegu, tak, w mieście. I teraz tutaj sobie za pomocą rury odpływowej łączymy tutaj z odpływem ścieków. Jak zauważyliście, w tej wersji mamy rury od pomp wody i rury ściekowe osobno, jest podział. Nie występują one już razem, chociaż połączone wspólnie też są. Ale te osobne też się przydają, bo sobie tutaj możemy teraz połączyć elegancko odpływ ścieków z tą tutaj przepompownią. Więc podłączmy teraz jeszcze wodę tam do ulicy. Ok. I sobie pojedziemy tutaj. Pewnie jak zauważyliście w przepompowni, tutaj drą ryj o to, że jest dostęp do drogi potrzebny, ponieważ tutaj pracują ludzie. Co jest fajnego właśnie w nowych Citieskach, że w wielu budynkach pracują ludzie, dzięki temu mamy większą dostępność miejsc pracy. I to jest dobre według mnie, bo nie trzeba cudować, żeby jakieś miejsca pracy czarować, nie wiadomo skąd. Ja na potrzeby tego poradnika będę budował w prostokącie i też po prostu się postaram w miarę szybko to zbudować. Bo jak wiecie, ja nie lubię na hektary ogólnie w City zbudować, ale po prostu na potrzeby poradnika to zrobię, żeby wam tylko pokazać, jak zacząć zarabiać w grze, bo to po prostu was najbardziej interesuje w tym momencie, tak? Nie wiem, po co taką szeroką drogę tu zbudowałem, ale to jest mało istotne akurat w tym momencie. Jeszcze krzywo to zrobiłem, dobra, to sobie dotąd zrobimy tu może prosto, jak się da. Nie wiem, czemu przyciąganie się nie pokazuje, ale spoko. I tak, sobie zrobimy tutaj kwadraciki eleganckie, o ile coś nie wybuchnie zaraz, bo zauważyłem, że w tej grze też kratka potrafi spłonąć. Dobra, no, tak sporo miejsca na budynki sobie damy. Okej. Okay. 5-4, jeszcze tu jedną kratę może. Cyk. A zbudujemy cały rząd, a co sobie będziemy żałować. Cyk. Ciekawe, czy jak tu dam, czy się wyrówna. Tutaj na przykład ta kratka. Coś czuję, że nie łapie tu, gdzie powinno. A to nie jest fajne, nie podoba mi się to. Może z tej strony jak zacznę. Uda wyprostować. Da się. No i elegancko, dobra. I teraz tak, jak my budujemy mordki. Ja proponuję wam budować budynki. Ja wiem, że to jest prostokąt, ale mówię, to jest tylko na potrzeby poradnika, żeby wam pokazać, jak w ogóle zacząć zarabiać. I teraz budynki. Ja sobie to narzędzie do zaznaczania zwykłe biorę, takie prostokąty, co możemy wyznaczać. I te budynki 3x6 to są, z tego co mi wiadomo, póki co najbardziej dochodowe. Bo to jest największy dom, jaki możemy zbudować, bo jak zbudujemy większy, to już... on nie jest taki dochodowy, bo nie ma odpowiednio większej liczby gospodarstw. Więc najlepiej jest budować te 3x6. I ja sobie stawiam tu na przykład w rzędzie 10, raz, 2, 4, 6, 8 i 10. I tam sobie obok zaraz drogę poprowadzimy, może pauzę wyłączmy, niech oni już sobie budują. Jest pewien problem, jak wiecie, wprowadzili w nowych Citiesach to, że my możemy tak przeciągnąć skrzyżowanie, nie? Ale patrzcie, co się stanie. A nie, a wcześniej jak budowałem, chciałem przeciągnąć tak właśnie po całości, to mi się tutaj kratka jedna wyrwała i była dziura.
Dobra, ale widzę, że czyli raz działa, raz nie działa. Po prostu cuda tej gry po premierze, dobra. No i sobie zbudowałem w taki sposób. Jeszcze prąd może tak łaskawie. Mówiłem o prądzie, ale sobie zapomniałem. Więc tak, budujemy wiatrak. Ja proponuję wam wiatrak na początek, podobnie jak w Citiesach 1. Nie opłaca się importować prądu, jeżeli ktoś by pytał. No trochę drogo to wychodzi. Bardziej się opłaca wiatraczek sobie postawić. Ewentualnie można spróbować postawić elektrownię węglową, natomiast na takie miasto jest ona zbyt duża, kosztuje zbyt dużo utrzymania. Można co prawda prąd z niej sprzedawać, ale i tak się to nie zwraca. Już sprawdziłem to, także nie jest tutaj wcale w tej grze tak prosto, że nie, jak niektórzy myśleli, że sobie walną na początek elektrownię i będą miliony z prądu trzepać. Nie, 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 tak to nie działa niestety. I co ja chciałem? Prąd podłączyć pod ziemią. Teraz patrzcie, łączycie prąd i macie te słupy, budują wam się, nie? Robicie page down i już macie pod ziemią elegancko schowane. Dobra, i co? I możemy teraz już sobie ładnie dalej budować. Ok. I wprowadzamy sobie mieszkańców. Tyk. Do końca sobie nawet tu zaznaczę. Tam jeszcze jakieś miejsce nawet może być. Dobra, parę sklepów zaraz wciśniemy. Uważajcie też na jedną rzecz, bo już coś zauważyłem. Jak zrobicie coś takiego, że tu byś, na przykład chcecie, żeby tu były sklepy i tu obok, nie? Tak samo, jak zrobicie coś takiego, to patrzcie, nadpiszę wam strefę, widzicie to? Musicie na to uważać, bo możecie sobie coś popsuć. Idzie po prostu strefę jedną na drugą nałożyć, zamalować, tylko że wtedy tamta się poprzednia kasuje, nie? Trochę Lipton, to jest według mnie, co to za małe gówno się tu zbudowało, prostokąt ładny, proszę mi tu budować, o. Chciałem prostokąty, a to buduje jakieś bułkie. No to wprowadzamy mieszkańców. Ja mówię, nie lubię hektarówki budować, natomiast to jest na potrzeby poradnika, żeby wam pokazać, że się da pieniądz ciągnąć. Oczywiście nie musimy się aż tak bardzo na początku martwić, bo dosyć sporą gotówkę dostajemy. Do tego z kamieni milowych też wchodzi ładnie, tej gotówki, więc jakoś problemów budżetowych nie ma na początku. Natomiast na pewno wielu z was irytuje to, że po prostu macie przychody miasta na minusie, tak? Więc dla was tutaj taki poradnik, żeby wam pokazać, jak w ogóle zacząć. Tak to ma być? No chyba nie bardzo. Nie bardzo chyba. Ale dobra, niech tak zostanie. Zrobimy tak. Gdzie są te strefy? 2, 4, 6. Wiem. I dyszka. I tu sobie drogą oddzielimy. Może coś tam się wyprostuje i naprawi. Cyk. O, chyba się nie naprawiło jednak. A szkoda. A szkoda. Dobra. Na razie tak mamy fabrykę. Będziemy tu gdzieś w tą stronę sobie szli z nią. Jedziemy dalej z mieszkaniami. I zaraz wam pokażę, jak te przychody wyglądają na chwilę obecną. Bo one z początku mimo wszystko są na minusie. No bo niestety tak już jest. Tak samo było w jedynce, nie? Zanim miasto zaczęło zarabiać, musiało mieć więcej mieszkańców też. Natomiast problem jest to, że zobaczcie. A pompa wody kosztuje 10 tysięcy utrzymanie. 100 tysięcy produkcja wody, metrów sześciennych. A zobaczcie, ile my potrzebujemy tylko tutaj panelu wody. Aktualnie zużywamy 190 metrów na tych tam paru domkach, które się zbudowały, a 100 tysięcy nam produkuje. Więc po prostu chodzi o to, żeby też budżet tej pompy później zmniejszyć, dlatego dążymy do kolejnego kamienia milowego, znaczy do pierwszego w sumie, nie do kolejnego. I sklepiki, proszę, czemu oni się nie wprowadzają? Aha, razy 3 dajmy, bo tak to my nie pojedziemy. Tak to my nie pojedziemy, dam już więcej sklepów od razu, żeby mieli gdzie kupować, gdzie pracować. Tak. Cyk. Okej. Okay. No i widzicie, już do Japę o karawany, mimo tego, że my jeszcze do karawanów nie mamy dostępu nawet, nie? I to przyjeżdża zza miasta, po prostu. Także budujemy sobie elegancio. Tu zabudujemy, cyk. Czasami lubi ta gra sobie budować w poprzek, nie wiem czemu. O, to jest strasznie upierdliwe, ale ja to wtedy już zostawiam, bo nie, po prostu nie chce mi się bawić w jakieś usuwanie i czarowanie na poradniku. No czasem ma swoje widzimisię. Zbudować do tej drogi tutaj. O, znowu.
To sobie jakieś odpały ćwiczy. O, znowu. Ale już te domki tak zostawię. One są niby nieopłacalne, ale... Po prostu, co? Można to sobie poradzić z tym, usuwając po prostu tą drogę. Wtedy zbuduję do tej, która istnieje, tak? Tą główną można wywalić. Ale my tutaj sobie jakoś, myślę, poradzimy. Według tego nawet, co jest. Także mieszkańcy niech tu się ładnie wprowadzają. Tyk. Więcej fabryk potrzebujemy? Na razie nie potrzebujemy. Budujcie, budujcie. A teraz musimy sobie poczekać, aż oni się wprowadzą. Ale wchodzą nam... Populacja nam wchodzi, więc zaraz będzie kamień milowy. Mam nadzieję. Wprowadzać się ładnie, wprowadzać. Mogę kolejny pas domów wyznaczyć. W sumie mogę. Bo po prostu... Czekamy teraz tylko, aż oni nam do miasta napłyną. Jakieś sklepy są jeszcze potrzebne, widzę. Podamy im. I zerknijmy sobie, jak teraz to nasze zarabianie już wygląda. Jesteśmy 400 na minusie. To jest mało, bardzo. Tutaj chodzą na minusie. 449, okej. Okay. No i musimy teraz czekać, aż oni się tu ładnie wprowadzą nam, mieszkańcy. Prąd mamy, trochę fabryk. Możemy może dorobić tych fabryk tu. Coś. Spróbujemy. To już się nam samo powinno tak uzupełnić trochę. No, będą się wprowadzać mieszkańcy, będą fabryki. O, widzicie, zaraz zielony pasek się zapełnił. Więc ciśniemy. To sobie damy to. O, jest właśnie pierwszy kamień milowy. Okej. Okay. Już coś, już podążamy do przodu. Pierwszy kamień milowy odblokowuje nam te szeregówki. One też są fajne. Dobra, zbudujmy tak. Znowu pewnie w poprzek tam pobuduje dziadostwo. I mamy już 354 na minusie. Rośnie nam zadowolenie mieszkańców, chociaż ja nic nie robię. Jak widzicie, nadal nie ma usług żadnych. A miasto żyje i nie drze się o nic, tak? To jest właśnie ciekawe. To jest właśnie ciekawe, że o nic się nie prują. Mimo wszystko. Teraz te szeregówki, jak ja bym budował, kurczę. No, mamy trochę tych małych domów. Dajmy te szeregówki. Zrobię to tak samo. Tylko, że zbuduję w taki sposób, żebym ja wiedział, że jest mniej więcej tyle samo. Może na trzy rzędy dajmy. Tyk. Niech oni się budują. Teraz się jeszcze sklepy gdzieś tu wciśnie pomiędzy, bo na pewno będą potrzebne. Czekajcie. Może sklepy nawet tu jakieś damy. Między właśnie, o. Między. A tu jest krzywo. No dobra, ale damy tu parę sklepów, to z fabryki będą mieli po drodze. A mówię, to jest taki przykładowy tylko tryb budowania, żeby wam pokazać. Nie musicie tak robić. Ja ogólnie nie lubię, jak mi się budują te małe tutaj takie szeregówki. One potem brzydko wyglądają w zestawieniu z tą resztą. A to sobie wyburzam. O. Według mnie tak to lepiej wygląda. I teraz sobie wyznaczymy tutaj może pod kolejne. Tak jak ja robiłem dwa. Teraz damy tutaj... I 6. Przedłużymy drogę. Mam nadzieję, że tu się nic nie zważyli. Okej, 6. I 8. I dyszka. Ja wiem, że to takie pedantyczne jest, ale ja lubię tak budować w Cities'ach, że to jest takie ładne, wszystko symetryczne i równe. Po prostu jakiegoś dekla mam na tym punkcie. Dobra, siateczki się o dziwo zgadzają. Nie wybuchły tym razem, spoko. Aha, zapomniałem, jak budujecie szeregówki i chcecie, żeby chcecie mieć ładny rządek, żeby one tworzyły, to wypad z tym paskiem przy drodze, dopiero potem go dobudowujecie. Bo wam się będzie robić właśnie takie coś jak u mnie, tu jakieś pizdyryki powstały, a my tego nie chcemy, my chcemy ładne mieć szeregówki w rzędzie. Co tu się dzieje? No znasz to w całości, gro. O, ładnie w paskach. A nie takie kurde jakieś tutaj cuda na kiju. To też mi się nie podoba, to też. Ładne, równe domki. Proszę stawiać tutaj piękne. Proszę tu ładne, piękne, równe domki stawiać.
Dobra, jedziemy z tym dalej. Duże. Ok, fabryk więcej potrzebujemy. Potrzebujemy fabryk, muszą gdzieś pracować, nie? Więc cyk, 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 dobra. Dobra, chyba jest elegancko. Sobie dobudujemy kolejne. O, tutaj. 6-6, nie? I już znowu zbudowało nie taki jak ma. Kurde, gro, czemu jesteś złośliwa? Czemu gra jest złośliwa, mi powiedzcie? No zbuduj to w całości, kurka wodna. Ładne paski. Znowu kogoś tu już wysypało. Jeszcze mieszkać nie zaczęli, a już umierają. Kurka wodna. O, widzicie? Już nam się przychód na plus zaczął robić. Słuchajcie? Już mamy zieloną strzałeczkę do góry. Przy 300, przy 400 mieszkańcach już. Czyli co? Da się. No da się. No nie powiecie, że nie. No jak byk. Jak byk idzie do przodu. Ile mamy na plusie? Proszę bardzo, stówkę już. Trochę domów jeszcze się i fabryk postawi i już będzie znowu lepiej. Także widzicie, elegancko. Jedziemy, fabryki niech idą pracować, nie? Trochę szeregówek znowu damy. Mam nadzieję, że mi się tu coś nie zważywi. Dajcie mi buldożer. Dajcie mi buldożer, bo ja chcę, żeby to, o właśnie, tak wyglądało jak tu, ładnie rzędem te domki stały. Równo, jak się te krótsze budują, to wtedy wychodzą poza szereg i to tak trochę nieestetycznie wygląda. Dobra. Wprowadzać się, dziady, wprowadzać. Możemy też dobudować kolejne domy, te zwykłe. Bo jest zapotrzebowanie. No to jedźmy. Bo muszę po prostu kontrolować to, żeby się tu nie pogubić w tym. Jak ja buduję. Udamy jeszcze sklepy pomiędzy jakieś, niech mają, niech się cieszą, będą pracę mieli. No. Mamy już dostęp tu do budżetu, coś. Aha, jeszcze nie mamy opodatkowania, mamy pożyczki dopiero, okej. No dobra. No to budujemy sobie. Potrzebują szeregówek jeszcze, czy nie? Potrzebują miejsc pracy. Tak. No to przedłużmy drogę tutaj. W tą stronę. Tyk. Tu zróbmy skrzyżowanie, tak jak to powinno być. Kwadratura podstawowo obowiązkowa. Możecie też fabryki akurat większe budować. Tu są chyba 6x6. Największy budynek fabryczny. Ale ja sobie tak buduję, bo tak fajnie wygląda. Jak jest dużo budynków takich. Mi się tak podoba to po prostu. I okej, okay, dajemy w tą stronę. Dobra, dostali miejsca pracy, dostali. To jeszcze troszkę szeregówek możemy im postawić. Dosyć fajnie się je buduje. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak to tu wszystko elegancko rzędem stoi. A tu jest? Nie, jest taka. No, jakaś inna powstała, ale mimo wszystko się tu jakoś mieści. Fajnie to wygląda na środku, te parasolki, to wszystko. Okej, jedziemy dalej. Ile do przodu już jesteśmy? Już zobaczcie, widzicie? 500 już. Prawie. Czajcie to? Tak elegancko to idzie, cyk. Jedziemy z tematem cyk. O, nie cyk już. Już nie cyk. To jest małe, to wypad. Dobra, zobaczymy. Miejsca pracy kolejne. O, znowu taki mały powstał, to nie. To nie, tak nie robimy. I tu mamy 3, 6, 7. To jeszcze 3 budynki w tą stronę możemy pojechać. Bo ja tak lubię równo budować wszystko. Mamy 2. Tak, jeszcze drogę przedłużymy. O, i pojedziemy dalej. Ogólnie problemem tej gry jest to samo, co było w Citiesach pierwszych, nie? Że pół mapy na fabryki potrzeba. Jakby strefy mieszkalne mało co miejsca zajmują, a czemu się nie zbudowała ta droga? O, dobra. O, prądu mało już, uuu! Dobra, trzeba wiatrak dostawić. Data prąd. Data prąd. Stawiamy drugi wiatrak. Połączymy pod ziemią oczywiście. Oczywiście.
No i mamy to. Mamy prąd, proszę mnie nie oszukiwać tutaj. Jest prąd już. O, tu pizdyryk powstał, to ja go wyburzę, bo nie lubię. Dyryk zaraz będzie drugi kamień milowy. Dobra. I lecimy. No znowu takie małe, no gra. Kurde, nie oszukuj mnie. Czemu mi to robisz? Dobra, zaś fabryk miliard potrzebny. No to dobudujemy tu drogę. Niech idą gdzieś pracować, nie? Cyrk, możemy tak? Możemy, spoko. Zbudujemy sobie dla odmiany inne budynki. Cześć. 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 O, jest kolejne. Super. Kolejny kamień milowy. O, jak tu ładnie pasuje. Elegancko, dobra. To mamy takich większych kilka fabryk teraz. Niech oni idą pracować. Mamy 730 tysięcy mieszkańców. I co my mamy na tym drugim kamieniu milowym? Czy coś nam tu odblokowało? Właśnie, opodatkowanie. Teraz słuchajcie, podatki na początek możecie dać tak jak w citiesach starych na 12% wszędzie lekko. To jest lekko, od razu wam mówię, bo da się więcej tu podatków wyciągać niż w starych citiesach, bo tu inaczej zupełnie to działa. Zaraz wam pokażę jedną rzecz, o co chodzi jeszcze. Będziemy się na razie budować tak jak się budowaliśmy. A za chwilę wam coś pokażę, sztuczkę. Zobaczcie, drą japę tutaj już o podatki, tak? Ale to nie jest spowodowane tym, że one są po prostu za wysokie, bo jak zauważyliście, robią to pojedyncze domy, pojedyncze budynki próbują ryja. I teraz tak, my jesteśmy już tutaj trochę na plusie. I my możemy, mordki, albo nie możemy jeszcze? Nie, nie możemy jeszcze. Na trzecim kamieniu milowym będziemy mogli. Musimy jeszcze trochę wytrzymać z tym ich darciem się. Bo to chodzi o to, że nie ma dostępu do żadnych usług jeszcze. A nam na przykład karetka nie jest tu tak super szybko już potrzebna, bo to też kosztuje dużo utrzymania, więc się na razie z tym wstrzymujemy i lecimy po trzeci kamień milowy budując po prostu. Więc szeregówki dalej mi by się przydały. Tu się mniejsza, jak już widzę, zbudowała. O. Po prostu chodzi o to, żeby teren też zagospodarować, żeby te domy się jak największe budowały, bo one wtedy mają większą pojemność, jeśli chodzi o mieszkańców. Sobie to zabudujemy elegancko. Cyk. Jest ok, czy znowu mały jakiś powstał? Jest ok. I niech się wprowadzają. I kurczę, no trochę długo to idzie niestety, no ale widzicie, muszę między strefami jakoś balansować. Ale ten poradnik wam się na pewno przyda. Tak jak mówię, widzicie, że jest już 1000 mieszkańców zaraz i miasto nadal żyje bez żadnych usług tutaj wewnętrznych, korzysta z zewnętrznych po prostu. Jest to trochę logiczne według mnie, bo czy na przykład w takich wioskach małych w realu macie szpital albo jakąś klinikę? Nie, do miasta musicie zapierdzielać, nie? Jeżeli pomocy medycznej potrzebujecie. Także no jest to, mi się wydaje, logiczne, że te usługi nie są potrzebne w takim małym mieście, że po prostu korzystamy z usług większych miast. Tak, no domyślnie, tak? Większych miast. I my możemy sobie na przykład krateczkę tu dokupić pod strefę przemysłową. Ja bym z tego skorzystał. Ze 2-3 dokupił. Cyk, i możemy sobie teraz tu strefę przemysłową dzięki temu poszerzyć. O kolejne budynki. I teraz będziemy mieli... No czemu to się psuje? Kurde. Czemu ta gra taka jest? Jakaś toporna strasznie. I co mam z tym teraz zrobić? Ja pierdzielę. Nic tu nie może działać. Spróbuję jeszcze raz całą tą drogę dobudować. Zaraz znowu ktoś mi będzie w komentarzach pisał, że teren nierówny, a to jest bzdura. A teraz idzie po ludzku zrobić. No ciekawe. Nie można było od razu. O, zobaczcie, jak punkty nam wchodzą teraz ładnie. Mieszkańców przybywa pełno. My sobie zrobimy kolejne miejsca pracy. 6x6, tak, cyk. Budujmy sobie te 6x6. Fajne te budynki ogólnie są. I kolejne. Cyk. Dobra. I na chwilę obecną, chwilowo mamy
miejsca pracy zaspokojone, więc my jakieś sklepy dostawimy znowu. Tymi podatkami na początku zupełnie się nie przejmujcie, bo tu nie jest tak jak w Citiesach jedynce, że od razu wam się całe miasto wyburzy, bo podatki. Zobaczycie, zaraz wam pokażę sztuczkę. Tyk, to się stanie, jak zrobimy trzeci poziom. Możemy budować zwykłe domy nadal, okej. Okay. Może zbudujmy dotąd. Zobaczcie, mimo że oni kwiczą o te podatki. O, jakieś coś, jakąś willę nam odblokowało, czyjąś. Zobaczcie, my już jesteśmy 1000 do przodu, czajcie to? Już jesteśmy 1000 do przodu. Także, no chyba działa. Tego co widzę. Tyk. Tyk. Mówię, taki podatniczek, żebyście wiedzieli, jak zacząć, żeby sobie poradzić po prostu, bo jak widzicie, da się. Da się. Tym naprawdę zupełnie się nie przejmujcie tymi podatkami na początek, bo to się zmieni. Za chwilę wszystko. Musi więcej mieszkańców po prostu wprowadzić. Musimy trzeci kamień milowy osiągnąć. To jest ważne w tym momencie. Nas to interesuje. My sobie zbudujemy znowu tutaj domy. Może jakieś, no znowu się tam w poprzek zbudowało niestety. Jakieś sklepy, żeby mieli dostęp. Polecimy z drogą. Nie znoszę takiego budowania na hektary, ale zobaczcie, już ten poradnik i tak długi wyszedł, a staram się to w miarę jakoś szybko ogarniać, ale chyba nie wychodzi mi to jakoś. Wiecie, o co się... Nie, myślałem, że się zdupiło. Będziemy w linii prostej, cyk. Zobaczcie, jak te punkty tam wchodzą. No kurka wodna, skrzywiło się. Jedziemy do trzeciego kamienia milowego, bo to jest ważne. Ten trzeci kamień milowy, to jest ważne, żeby go uzyskać. Bardzo ważne to jest, bo zaraz wam pokażę czemu. O, uzyskamy. O, już mamy ładny przychód, widzicie? Ile? 3000 już? O kurde! To ja się tego nie spodziewałem, że aż tak to się dzieje. Ładne kurde, no to tak to my możemy żyć. Ja pierdzielę. Nice! To się takiego efektu aż nie spodziewałem. Za pierwszym razem tak mi dobrze to nie poszło, jak to robiłem. Kurka wodna. Nieźle. Tyk. Do fabryk. Dalej pracować. I sobie 5 zrobię. No i tu mamy sporą strefę fabryczną. Lećmy po ten trzeci kamień milowy, bo to jest bardzo ważne. Żeby go osiągnąć. Damy tu parę szeregówek. Jest coś zwarzywione oczywiście. Ja tak nie chciałem brzydko. Wybórz to. Wybórz to. No ej, no co jest? Gra, kurka wodna. Nie pyskuj. Jezu. Zbudujesz pasek normalny? Aha, bo tu jest też krzywo i teraz nie wie, co ma zrobić. Bo się mniejsze zbudowało. Oszukańcza gra, kurczę. Tu też. Buduj mi tu ładnie, a nie takie juble. No, tak to ma wyglądać. Tyk. Możemy już te wyższe budynki stawiać, natomiast one... Nie wiem, czy są super potrzebne. Jak od razu. A proponuję zaczynać jednak od tych mniejszych domków. Widzicie? My nie mamy nic w mieście, a one upgrade'ują. Widzieliście sami zielone strzałki nad miastem. Także działa wszystko. Wszystko działa. Dajemy wiatrak kolejny, prądy. Tak. Okej, okay. I lecimy. Już macie prąd, czy będziecie się pruć? No ma. Rolnictwo, my policję byśmy chcieli uzyskać. Po trzeci kamień musimy cisnąć. Punkt ekspansji nam potrzeba. Nadal cyk. Muszę się tu budować elegancko. Ciup. Tu jeszcze szeregówki się mają zmieścić jakieś. Okej. Okay. Fajnie wyglądają te szeregówki. Dobra. Miejsca pracy kolejne? Nie ma problemu. Tworzymy. Boże, nie, pół mapy fabryk. Tyk. Mam nadzieję, że tu się znowu coś nie wybuchnie z kratką. Bo oszaleje. No, za drogi mamy kolejne punkty ekspansji, więc zaraz na momencie powinniśmy to ogarnąć.
Lecimy tu kolejne fabryki za 4. Kurczę, tyle tych fabryk aż potrzeba? Sporo. Sporo potrzeba tych fabryk. Dobra, wprowadzać się. Wprowadzać się ładnie. Kasiorka leci do przodu już pięknie. 1400 na plusie na chwilę obecną. Za chwilę będziemy naprawiać te ich takie sporadycznie darciary, bo wam pokażę coś. O co chodzi z podatkami, bo nie jest tak jak w jedynce, że tylko procenty ich srają. Bo jeżeli jest wszystko dobrze w mieście, to oni są w stanie płacić bardzo duże podatki. Tu chodzi o coś innego zupełnie, w systemie podatkowym w tej grze. To jest całkiem inne podejście do systemu podatkowego. Tego co zauważyłem. My wprowadzamy mieszkańców kolejnych, bo są potrzebni. Budować fabryki, co się z wami dzieje? 2000 na plusie już. No to jest coś pięknego, po prostu. To nie można zawsze tak grać, kurczę, tylko na początku człowiek nie wiedział jak pieniądze w ogóle jakieś zarobić w tej grze. Zobaczcie jak elegancko oni się wprowadzają. I się palą do tego miasta tutaj, żeby mieszkać po prostu. Takie ono jest fantastyczne. Tutaj już coś do mordy, ale to powoli. Te darcia mordy to się ogarnie za chwilę. Zaczniemy pieniądze robić jakiekolwiek. Takie już porządniejsze. Jak tu wyglądamy? No 1800, elegancko, niech oni się wprowadzą. My sobie tu kolejne fabryki zaraz damy. Albo nie damy? Damy. Damy. Co to, skład jakiś się zbudował? Super, fajnie. Fajnie, myślałem, że się same tylko budynki budują, takie wiecie, zwykłe fabryczne. A tu się okazuje, że składy nawet mogą powstać. Sklepów trochę mało, mogłem dać jeszcze jakiś sklep, ale dobra, tu mamy miejsce. Tu mamy miejsce. Tyk. No i się wprowadzają pięknie. Jak tam pieniążki? 2000. Elegancio. Działa? Działa. Długi poradnik trochę, ale no niestety tak to wychodzi w tej grze. Musiałem wam jakoś to pokazać. Jest prostokąt totalny, ale no nie musicie tego w prostokącie robić. Chodziło o to, żeby wam pokazać, że da się. Tylko jak rozpocząć miasto, żeby ono w ogóle robiło coś, nie? Żeby już wam dało pieniądz. Zda się, bez problemu. Widzicie, jak oni się wprowadzają. Elegancko. Bo ja tu czekam na trzeci kamień milowy, bo to mnie interesuje. Mieszkańcy się wprowadzają, więc zaraz to wejdzie na momencie. O, ale jak szybko się wprowadzają, jacy oni chętni są, kurczę, tu mieszkać. Jestem po prostu zachwycony nimi. Tu mamy 3/4 rząd. Tyk. I damy też 5, już będę miał z głowy. Mieli miejsca pracy, warzywnioki? Okej. Okay. No to mówię, te pojedyncze pruciajapy to na razie easy. Musimy trzeci ten kamień milowy wybić. Znaczy, ponad 2000 już zarabiamy. A nie mamy w mieście żadnych usług i miasto żyje. Przypominam nadal. Także elegancko, nie? Miasto nadal żyje, mieszkańców przybywa. I przybywajcie dalej, bo my chcemy trzeci kamień milowy mieć. To jest ważne. To jest ważne, żeby go osiągnąć. No chyba coś tam się wprowadzają. Wędzle. Okej, przedłużymy tu drogę. Do tego. Trochę tu jest krzywo, ale... Aha, bo tu krzywo było, dobra. No ale domy mogę tu zbudować, zaraz będzie trzeci. Elegancko, 1400 mieszkańców, słuchajcie, jak elegancio. A tu damy? Damy radę taki dom? Nie damy. Widzicie, nie zbuduję 4 na 6, tylko zbuduję 2. 2 na 6, 2 takie domki, ale niech to jest. Dobra. No są jakieś drobne problemy, ale zaraz rozwiążemy. Zaraz to rozwiążemy. Najmniej jeszcze rząd fabryk, bo nadal potrzebują miejsc pracy. Cyk. Nie wiem w ogóle z czego im się to zadowolenie bierze w tej grze jeszcze, bo jeszcze przecież nie mają parków ani nic, nie dostali, a się cieszą, że tak super w tym mieście jest po prostu. Kurczę, co ja tu postawiłem, fabryczną, poproszę. Tak. Czemu nie buduję 6 na 6, tylko nie, buduję, myślałem, dobra. Buduję 6 na 6. No i okej, będą mieli pracę, będą się tu pięknie cieszyć już. Ile do przodu? 3000. Czaicie to? Jak pięknie sobie funkcjonuje już miasto?
Dobra, wbijamy trzeci kamień milowy i wam pokażę, że zrobi się sztuczka, że te podatki znikną za chwilę. Tylko potrzebuję jednego budynku. A potrzebuję jednego budynku. Tu się zrobił trochę ruch duży. Może dajmy tutaj więcej dróg, bo to jest wjazd do miasta mimo wszystko. Mówię, na potrzeby poradnika budowane, tak? Bo to tak nie powinno wyglądać ogólnie. Tak jak tu, że taki burdel jest. Tu są pewnie światła jakieś, których ja nie mogę usunąć jeszcze. No a ta droga nam się tu odkorkuje może zaraz, bo tutaj mają też przejazd. No właśnie. Wszyscy tam się nie będą pchać. To sobie tu elegancko wyskoczą. No, o, będzie trzeci kamień milowy. O to chodzi. To jest ważne, żeby ten trzeci kamień uzyskać. Jak tam do przodu? 3000. 3000 na plusie, mordki, jesteśmy. Zobaczcie, widzicie, upgrade'ują się te budynki, one wtedy też wyższe podatki płacą w związku z tym. I patrzcie teraz, zamknij, odblokowało nam policję i patrzcie na te budynki, co oni na przykład trują ryj o podatki, patrzcie. Gdzie to się sprawdzało? Zadowolenie? I zobaczcie, na przykład płacą o służby edukacyjne, ale tu gdzieś było coś takiego. Czekajcie, bo kiedyś widziałem jedną rzecz, bo to w każdym budynku inaczej. Nie ma. Kurczę, poprzednio jak grałem, to mi płakali, że wysoka przestępczość w mieście. Czyli co, jest inaczej za każdy raz? Wysokie podatki, minus 1, niestabilny zasięg służby zdrowia. Ale możemy postawić ogólnie, patrzcie, postawimy na przykład policję i to im już zrobi dobrze, że tak sobie pozwolę zażartować, patrzcie to. Postawimy tu na przykład. I zobaczcie, to wpłynie już na całe miasto i za chwilę oni będą już się cieszyć, że coś się dzieje i już nie będą o te podatki kwiczeć, bo już coś jest. Już coś jest, co miasto poprawia. Na chwilę poczekamy, wam to pokażę. Zaczną znikać te darcia mordki. Zobaczcie, postawiliśmy policję, nadal jesteśmy na plusie. I te budynki będą się upgrade'ować. Teraz mieszkańcy się kolejni wprowadzają, więc będziemy znowu coraz więcej zarabiać dzięki temu. O, punkty ekspansji wchodzą kolejne. No mówię, żeby to zaczęło działać, to chwilę czasu potrzeba. Więc zobaczymy, przyjrzymy się temu. Zobaczmy tu, co się dzieje. Słabe służby edukacyjne. To tam sobie poradzą z tym. To jest też właśnie ciekawe, że trzeba zwracać uwagę, co oni chcą w tych domach, nie? Ej, tu za każdy raz działa inaczej. Ja to dzisiaj testowałem i postawiłem im na przykład policję i to pomagało. Czy na przykład jeżeli postawimy służby edukacyjne, to coś zmieni? Tą jakąś podstawówkę im tu sieknijmy. Spróbujmy. Zobaczymy. Ale będziemy na minusie już. Nie, patrz. Okej. Okay. To w większości płakali o służby edukacyjne. No to zobaczymy. To wpłynie. Już będzie lepiej. Te podatki. No, dalej leci do przodu. I upgrade'ują się. I to jest dobre. O, widzicie? Już znikło. Widzicie? O, kolejne. Widzicie? Elegancko. Elegancio. Lecimy już do 1000 przychodów. No, widzicie? Teraz tam dopiero jak jest jakiś przychód w mieście, to służby postawiłem. Czy tam szkołę, czy tą policję. I już, widzicie, zaczynają im na reciary ja znikać. Trzeba patrzeć po prostu, co oni tam potrzebują w tych domach zerkać. Także mam nadzieję, że wam się ten poradniczek przyda, kurczę, długi wyszedł, no ale no musiałem taki nagrać, żeby było wiadomo, co chodzi. Widzicie? Dwa już, tylko znaczki zostały. Było co, też o podatki? Za mało klientów. Klienci zaraz będą, spokojnie. Przybędzie mieszkańców, to i będą klienci. Ale widzicie, już znikły wszystkie darcia, ja były podatki. Także no, taki poradniczek dla was trochę długi.
ale na pewno przydatny, bo są problemy z zarabianiem, z tego co widzę na początku w tej grze. Więc dziękuję serdecznie za obejrzenie. Zachęcam do zostawienia komentarzy, łapek w górę oczywiście i do aktywności na kanale, do oglądania innych moich filmów. Cities, jak wiecie, teraz na kanale będą już regularnie. Zachęcam Was do dołączenia na mój Discord, Nerdowie Błażeja. Możecie tam znaleźć kogoś do gier, jak poszukujecie fanpage na Facebooku Nerdowie Błażeja. A wszędzie w necie, gdzie chcecie mnie znaleźć, to NerdTV4K, Insta, Twitch, YouTube, TikTok. Gdzie tam chcecie mnie znaleźć, to pod tym pseudonimem. I dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, za obejrzenie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!